No możesz mi odpowiedzieć na jedno pytanie? Oczywiście. Gdyby wtedy, 22 lata temu, mama się nie wtrąciła, to... zostawiłbyś nas? Tak. Zamierzałem związać się z Moniką. Ale ciebie nie zostawiłbym nigdy. A przez to, co zrobiła twoja mama, nie mogłem zająć się twoim bratem. Musisz się strasznie cieszyć, że masz syna. I po co to mówisz? Nigdy nikogo nie kochałem tak bardzo jak ciebie. Ciebie wychowywałem. Kładłem spać, nosiłem na rękach. Przemka nie znam. On nie zna mnie. Myślisz, że to uczciwe? Nie. Nie wiem, co by się stało, gdyby wtedy twoja mama nie odepchnęła Moniki. I nie chcę się nad tym teraz zastanawiać. Ale niezależnie od wszystkiego, my się już nie kochamy. Zabezpieczę ją, niczego jej nie będzie brakować. Wiem, mówiła mi. Nie jestem święty i nie zamierzam się wybielać. Ale musisz mi uwierzyć, że kocham ciebie nad życie. I mam nadzieję, że mi kiedyś wybaczysz. Kiedy zaczął się ten cały szantaż, myślałem, że będę walczył o firmę. Ale posypało mi się życie. I może nawet dobrze, skoro w dużej części było zbudowane na kłamstwie. Na samą myśl, że zobaczę Monikę, serce wali mi jak szalone. Czy to możliwe, żeby miłość siedziała tyle lat w człowieku?